Ty, co to za stronka jest? Tutaj nowa jakaś stronka wyszła, na której się da kupić rzeczy. Czekajcie, co to jest? Jakaś skrzynka to jest do kupienia, ty. Skrzynka, dzięki której będziesz miał apelut do speedrunów? Serio? Jest taka skrzynka? Dobra, kliknijmy. Na pewno chcesz dokonać zakupu za 0 zł? Tak. Zakup został dokonany, dziękujemy. Proszę teraz włączyć Minecrafta, skrzynka zostanie przydzielona do pana ekwipunku. Okej, to lecimy do odcinka. No i jesteśmy już w gierce, jak widzicie. Mamy tutaj magiczna skrzynia. Weźmiemy sobie ją na ostatni pasek. I dzisiaj będziemy przechodzić grę, używając tylko i wyłącznie rzeczy z tej magicznej skrzyni. Także otwieramy, jest głośna, nie można powiedzieć, że nie. I jest losowanie, zobaczmy co wypadnie. Wypadło nam 5 łódek, super. Otwieramy kolejną skrzynię. Także do dzisiaj my przechodzimy tylko z losowania. Jeżeli chcecie dostać ten plugin, to zostawcie łapkę, to wstawię wam na losową skrzynkę. I teraz otwieramy kolejny item i w kolejnym losowaniu wygrywamy. No spodnie, no co za chłam tak naprawdę. Nic fajnego nie dostajemy. Dobra, następne losowanko. I netherite'owe buty czy nie? No, klata. Ubiera nas po kolei ta skrzynia. Dawaj. Najlepsze, zrobiłem sobie jedno otwarcie przed odcinkiem i dostałem perły. Od razu w pierwszym otwarciu. Hełm. Na wszystko jest taki sam procent szans, więc duża szansa jest na zbroję. Jest bardzo duża część zbroi. To tej siekierce już podziękujemy, ty. Tylko żebyśmy trafili na perły przed końcem dnia, bo chciałbym chociaż dowiedzieć się, w którą stronę mam iść twierdzy szukać, nie? No to hełmu tego to już nie chcemy, syf, dobra. No, jak widzicie, w tej skrzynce jest milion itemów, naprawdę. Tylko akurat, patrzcie, ja trafiam cały czas to samo, nie? O! Wyłączyło się i... Co? Masz, to dla ciebie, widzu, trzymaj, zostaw łapkę. Ty, daj perły, daj perły, daj perły, daj perły, no nie widać nawet pereł. Jezus, albo tu nie wiem. Siekierka diamentowa to nie. Powiem wam szczerze, że ten drewniany kill-off tak naprawdę to ja sobie zostawię, bo sprawa wygląda tak, że z tym drewnianym kill-offem możemy potem mieć problemy. Możemy nie mieć żadnego na przykład, chociaż z jedzeniem mogą być problemy. No było blisko. Uuu, nareszcie, złoty traf. Nareszcie, to teraz blazy tylko i możemy iść. Albo 32 złote bloki, to też by było kozak. Dzisiaj odcinek, który... musimy przejść tylko z tych skrzynek grę. No i kolejny losowanko, także dzisiejszy odcinek może nie będzie długi, będzie losowanie. Co ja zrobiłem? Pa! Zbugowałem to, o Jezu! Pa, 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 pa! Pa, 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 nie mogę otworzyć dzieku. Już wiem, jakim kombinacją guzików to zbugowałem. Dobra, czekajcie, ja mam pomysł. Muzyka na jeden. Pa, pa jak leci, pa jak leci. Milion! O, aż wywaliłem skrzynię! Dobra, to wywalam, to też. Zamieniam buty na kozak buty. To wywalam, to też. Czy ja mam lepszy kill-off w końcu? Nie. Ale mam netherite'owy miecz, super. Dzisiaj cały odcinek z tej mojej wysepki. Moje wszystkie itemy trzymam na pasku i teraz będziemy znowu otwierać, także otworzymy sobie i jak trzymacie Ctrl-Q, to otwieracie szybko. Ja pierdzielę, tego nie przemyślał tutaj koleś od robienia pluginów. Dobra, aż wyrzuciłem skrzynkę, bo nie miałem miejsca. I czy pytanie, czy trafiliśmy w końcu... O, żelazny pickaxe, to jest... Dobra, co w kolejnych losowaniach? Dobrze, że udało mi się to przyspieszyć. O, spodnie zamieniam, okej. Ty, zaraz będziemy cali netherite'owi. Dobra, otwieramy. Kontrolku, dawaj, dawaj te blazy. Musimy znaleźć te blazy w końcu. No to nie są blazy, to też nie. Szczerze mówiąc, takie itemy pod speedruna to nic tylko brać, ale kurde, brakuje nam tych blazów. Dobra, lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że się uda. Milion razy klikamy. Dobra, ile dam radę, żeby wywalić serwer? O Jezus, nie wiem, czy się udało wywalić serwer. Cover me with debris. Trafiliśmy ostatnią część seta. Ale dalej nie ma tego, co potrzebujemy. Ale jesteśmy cali debrisowi. Dobra, wywalamy wszystko, ten cały syf. Ale zapłaciłem za jedno, mam milion skrzyniek. Kozak. O, są, nareszcie, jajka blazów. Dobra, mamy wszystko, co jest nam potrzebne do przejścia gry teraz, dobra. Teraz tylko zniszczy te blazy. Nie no, panowie, tak to ja mogę przechodzić Minecrafta. Można powiedzieć, że przeszedłem Minecrafta nie ruszając się w ogóle z miejsca. Ty no, ale że ja dostałem tylko dwie pajeczki na razie z sześciu. Dobra, no, mam nadzieję, że... Bo to jest jakby losowanie w losowaniu. Kolejne rzeczy tu można dropnąć, nie? Może być tak, że na przykład to będzie za mało i będziemy musieli iść na... Nie, nad wodą. Blazy się boją wody. Dobra, kolejne. Dobra, cztery pałeczki. Pięć pajeczek, no nareszcie, zaczęło coś lecieć. Jeszcze dwie. Ty no, boję się, że nam nie starczy, serio. Dobra, jeszcze jest szansa. No, zjedzmy sobie koksa w ogóle. Całą noc spędziłem na tej wyspie, całą noc, ale za taką skrzynkę to się opłaca aż zginąć. Także cyk, cyk, cyk. W którą stronę? To lecimy i widzimy się już prawdopodobnie przy smoku, bo to jest... Czy my chcemy to pod... No, no, chcemy. Dobra. Także lecę do smoka. Ty patrz, widzisz, nawet tu buty są. Skąd tu buty się wzięły? Ten delfin ukradł. Wiecie co, ludziska? Ja w swoim życiu otworzyłem bardzo dużo skrzynek. No, gigantycznie dużo skrzynek. To, no nie wiem, ze 100 tysięcy na skrzynki przeznaczyłem swoich własnych pieniędzy, a w ogóle jeżeli liczyć pieniędzy sponsorów i wszystkich, to z 200 tysięcy. I o ile to jest fajna zabawa, to pamiętajcie, że trzeba grać z głową. To prawda, tutaj gramy sobie tak for fun w Minecrafcie,
Ale wiecie, o co chodzi, żeby wam nie odwaliło, że zaraz całą wypłatę przegracie. Także jakby wam to powiedzieć, grajcie spokojnie. A jak dostajecie ode mnie ten plugin, to też grajcie spokojnie, żeby wam się nic nie stało. No, rzucimy sobie. Dobra, to jest daleko jeszcze. To ja mogę perły rzucać. Po co ja mam chodzić? S? Przecież ja mam perły. Przecież co ja jakby lamus będę chodził, ty? Cekoksa jem. Jest po sprawie. Lecimy sobie perełkami normalnie. Kiedy się tak zdarza w filmie, że mogę sobie perełkami lecieć? Chata kowala. Zobaczmy, co jest. Syf. Najłatwiejsze podróżowanie w Minecraft. Jak wy wiedział, że ten odcinek nie będzie taki długi, to bym cały czas wam komentował, żebyście posłuchali, jak to jest, jak na przykład youtuber nagrywa sobie odcinek cały czas. Szczerze wam mówię, to bym wam całego dał. Bo to nie jest tak, że ja sobie siedzę i cały czas gadam. Nie. To wy widzicie, jak cały czas gadam. A tak to sobie siedzę i jest cisza zazwyczaj. Przez na przykład 15 sekund, jak sobie teraz szukałem tego, to jest cisza. Tomek, to jest twój debiut, to możesz się popisać. Dobra, jesteśmy na górze, trzeba rzucić perłę. Czyli jesteśmy praktycznie na miejscu. Dobra, kopię w dół. Nie wiem, co znajdziemy, ale kopię w dół. No, znaleźliśmy idealne wejście, to jak zaproszenie to brzmiało. Siemano, co ty... Co? U góry? Cześć. No jak nic. Tu u góry nad nami musi być portal. Czekaj, czy ja się wykopałem w pokoju z lawą? No 100% tam jest portal. No co? Tak, tu jest portal, patrz jaki farciuk, ty. Tylko najgorsze, że znowu znajdujemy się na serwerze, a to jest, wiecie, co jest najgorsze z serwerem? Ja wam powiem, że smoka nie zniszczymy łóżkami, szczególnie, że ich nie mamy. Ale na serwerze tego się nie da zrobić. No i co ja mam tu zrobić teraz? Dobra, ja wiem, zjeść koksa, rzucić w perłę. Dobra, S, tylko musimy więcej pereł ogarnąć. Gdzie jest magiczna skrzynka? Otwieramy milion rzeczy naraz. O Jezu, nic nie słyszę. Nie no, ja to sobie muszę perły sfarmić. Ty, ile teraz blazów dostałem, widzicie to? Jak nie są potrzebne, to zawsze tak jest. O, są perły, dobra. Mamy perły. Dobra, także perły, jabłka, mieczyk, wszystko jest, dobra. Rozwalonko. Dobra, szybko. Jak jestem dobry, kurde. Koksik, perełka. Siema. Siemano. Te koksy dają jednak dużo tutaj, naprawdę. Ja się cieszę, że mamy te koksy. Bez nich by było tak ciężko. Co jest w tym speedrunie tak? Teleportuje się perłami na wieżę smoka, podsadzam się blokami złota, mam netherite'owy set, jem koks jabłka. No chyba nie może być lepiej. Ty, no ale teraz przynajmniej się to zniszczy na luzie. Pa, jak lecę. Pierwszy raz chyba też tak liszę w ogóle. Ty, to jest oryginalny pomysł, ktoś wymyślił. W sensie ja wymyśliłem z tymi skrzynkami. Dobra. Ty, no i wszystko w temacie. YOLO. No i najmniejsza część, czyli zniszczenie tego smoka. Wy będziecie widzieć finał, a ja tu będę chwilę z nim siedział pewno. Pierwsze serie lecą. Dawaj, jeszcze w nogę, nie, ale no na 4 razy może. Kolejna runda będzie. Gdzie masz głowę? Jak najwięcej, no co, mógł jeszcze jedno, przecież teraz na 2 razy znowu cię mam. Dobra, perła w ciebie i kasuję cię. Nie. Dobra, udało się chyba przeżyć. Przywołuję Herobrine'a, pa, cyk. Następny odcinek z Herobrine'em został przywołany. Patrz, przez to oko wyjdzie Herobrine. Pa, wychodzi. Bierzcie i jedźcie z tego wszystkich. To jest, powiem, ciało Boże moje, które za was będzie wydane. Runda numer 3! Nie, wracaj tu, powiedziałem. Oj, tak, byczku, widzimy się na wielkim finale, widzę, cyk. Ja sobie na spokojnie. No. Papa! Także tak wygląda odcinek z nocowymi skrzynkami. Jeżeli ci się podobał, zostaw łapkę, było bardzo głośno dzisiaj, na pewno było bardzo głośno, ale głośniej będzie u mnie w domu, jeżeli pobijemy rekordy. Dobra, jeżeli po prostu wiesz, zostawisz łapkę, nara!